Cześć, nazywam się Michał Dobosz, znajdujemy się w salonie Decofire i dzisiejszy temat to butle gazowe do grilli gazowych w naszym sklepie. Zapraszam. Często dzwonicie, pytacie na temat butli gazowych, ponieważ zakupiliście grilla w naszym sklepie i teraz przychodzi temat, żeby tego grilla czymś zasilać. Zasilamy to butlą gazową. Tych butli gazowych na rynku jest kilka rodzajów, dlatego częste pytania z Waszej strony i również ten film ma pomóc w wyborze butli gazowej i jak ją w ogóle podłączyć, jak to wszystko działa. Kupując grilla gazowego, niezależnie czy jest to marka Weber, czy jest to marka Broilking, czy marka Landmann, kupujecie grilla, który już ma reduktor i wąż w zestawie z grillem. To już jest podłączone, natomiast ten reduktor jest na butlę gazową 11-kilogramową. Butla gazowa 11-kilogramowa to jest taka butla. Stalowa, wysoka i taka butla jest nakręcana na lewy gwint. Wkręcamy i później tutaj odkręcamy gaz. Występują również butle gazowe, które są na taką szybko złączkę, klik-klak. Jest to wygodniejsze rozwiązanie ze względu na to, że to jest szybsze zdecydowanie podłączenie i odłączenie grilla. Zaraz Wam to pokażę. I takie butle gazowe występują w dwóch rozmiarach. Mamy butle właśnie tak jak tutaj widać 11-kilogramowe. One są, te butle, które są na kliklaka, one są zasilane czystym propanem. I taka Amerigazu butla nano 8-kilogramowa. Oczywiście na rynku są jakieś jeszcze inne, mniejsze, większe na te szybko złączki. Natomiast to są butle najpopularniejsze, które można dostać i zakupić na większości stacji benzynowych. Bo tam właściwie można te butle kupić i to jest miejsce, gdzie należy się zgłosić, żeby taką butlę nabyć. Również jak Wam się skończy gaz takiej butli, to jedziecie z butlą, dajecie pustą, oni wręczają Wam pełną, to na zasadzie tylko wymiany. Tak jak wspominałem, wszystkie grille posiadają już wąż i reduktor w zestawie, więc tego nie trzeba dokupować. I jeżeli kupimy sobie butlę 11, na taką się zdecydujemy, to nie ma żadnego problemu. Po prostu bierzemy reduktor, wkręcamy w butlę i grill działa. Natomiast jeżeli chcemy używać butli nano, czy też tej butli Domlite większej, 11, potrzebny nam będzie reduktor właśnie na taki click on. Można zrobić to na dwa sposoby. Można albo obciąć ten reduktor, opaska zaciskowa i włożyć reduktor na butlę nano czy tą Domlite lub użyć prostego adaptera, który jest wkręcany w ten reduktor. Dzięki temu adapterowi nie musimy nic kombinować, nic obcinać, nic dodatkowo dorabiać, przerabiać, po prostu wkręcamy i mamy już możliwość zasilania grilla butlami z czystym propanem. Czysty propan sam w sobie, on nie daje żadnego zapachu. Jest też szlachetniejszym gazem, można grillować na minus 20. Także fajniejsze rozwiązanie moim zdaniem. Natomiast najklasyczniejsza to jest butla propan butan, ta 11. I to jest najpowszechniejsza butla gazowa na rynku. Ale to rozwiązanie jest również jakby na ten moment dość popularne, już coraz więcej tych butli pojawia się na rynku, więc raczej klienci zaczynają korzystać z tego rozwiązania. A taki adapter pozwala nam po prostu przerobić to w mgnieniu oka, nie ma z tym najmniejszego problemu. Taki adapter oczywiście jest dostępny u nas w sklepie internetowym decofire.pl. Wpiszcie adapter quick on, znajdziecie bez większego problemu. Po prostu jest to proste. Tak wygląda zapięcie butli. No, chyba prościej się nie da, tylko tym odkręcamy gaz. Tak go zakręcamy, naciskając, odbezpieczamy butlę i mamy wszystko gotowe. Naprawdę
fajne rozwiązanie i taki adapter się przydaje. Ten film jest po to, żebyście wiedzieli, jak to działa, jaką butlę wybrać dla siebie. Takie butle, te nano, one są również lżejsze, więc jest to wygodniejsze, czy do przewożenia, czy przechowywania w grillu, to jest mniejsza troszkę butla. Mam nadzieję, że film Wam pomógł. Oczywiście zapraszam do naszego sklepu decofire.pl na zakupy. Takich butli niestety u nas nie dostaniecie. Nie jesteśmy firmą, która handluje gazem czy też butlami. Natomiast na każdej stacji benzynowej takie butle można dostać. U nas oczywiście można kupić najlepsze grille na rynku. Także zapraszam na decofire.pl. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, cześć.